Cześć, witajcie. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, w szczególności osoby, które są nowe na tym kanale. Ja mam na imię Kasia, za chwilę gdzieś pojawi się Łukasz. I właśnie znajdujemy się w Portugalii, gdzie kupiliśmy ziemię. Jesteśmy w pierwszym tygodniu tutaj u siebie. Mieszkamy na razie w naszym kamperze, w naszym kamperwanie. I jest tu bardzo dużo rzeczy do zrobienia. A że wszystkiego się uczymy, idzie to czasami powoli, bo musimy coś doczytać, czegoś się dowiedzieć. Ale jest to praca bardzo satysfakcjonująca. No i dzisiaj troszeczkę wam pokażemy, co się tu u nas na początku dzieje. Moje pierwsze zadanie na dzień dzisiejszy to przestawić vana, bo ostatnio wjechaliśmy kawałek tutaj, nie byliśmy w stanie wjechać dalej, bo łąka była niewykoszona, teraz już jest wykoszona, mamy jeden płaski kawałek i właśnie tam wjadę, a potem będę obcinać zarośla na drzewach. Mamy tutaj kilka drzewek oliwnych, które mamy nadzieję, że na jesień dadzą nam oliwki. Niestety przez to, że ta ziemia przez wiele, wiele lat była niezadbana, nikt tutaj nie mieszkał, nikt o nią jakby nie dbał właśnie, no to jest tutaj naprawdę bardzo dużo rzeczy do zrobienia w związku z tymi drzewkami, z roślinnością i tym się będę zajmować przez najbliższe dni i trochę wam dzisiaj tego pokażę. No i na pewno jeszcze coś wyjdzie po drodze, bo no tak jak powiedziałam, jest tutaj mnóstwo rzeczy do zrobienia. Zaczynamy. To było moje najtrudniejsze parkowanie w życiu, ale się udało i nawet... Chyba tego nie widać, ale nawet stoimy prosto. To są moje roślinki, które kupiłam na pamiątkę. Za jakiś czas je posadzimy i będziemy wspominać, że to są roślinki z pierwszego dnia na naszej działce. Kolejna misja przede mną. Idę teraz pod naszą neszperę, pod naszą śliwkę japońską. Nieśplik japoński to się chyba nazywa. Tutaj mamy zrobiony nasz taki tymczasowy magazyn na nasze narzędzia. To jest ta neszperę, nieśplik japoński. Pyszna śliwka, w środku ma pestkę, jest lekko kwaskowata. Ta jest wyjątkowo kwaśna. Ale te bardziej dojrzałe są mniej kwaśne, te bardziej pomarańczowe. No i mamy ich mnóstwo. Plan jest taki, że najpierw wygolę pokrzywy, które tam są. Później ładnie przytniemy, gdzieś na tej wysokości, powiedzmy 1,70 m, żeby nie było tych sterczących badyli na dole. Będziemy sobie mogli tam trzymać na razie narzędzia, może nawet wejść tam pod spodem, schować się od słońca. Bardzo ładne drzewko na środku naszej działki, przy studni, w pełnym słońcu i pod spodem jest cień. Poszło bardzo sprytnie, szybciutko, trochę pokrzyw tu było, trochę takich, nie wiem dokładnie, jakieś to jest takie pnącze, nie wiem, dzika róża, ale zobaczyłem, że mamy tu małą odnogę, mała neszpra, już całkiem spora, więc ją potem gdzieś przesadzimy w inne miejsce, będziemy mieć dwie neszpry. No a tu są te patyki, które wam pokazywałem wcześniej, mówiłem. To po prostu wszystko trzeba będzie obciąć, że po prostu... Au, zaatakowało mnie. Ty już nie żyjesz. Zaraz tu wchodzę z grabkami, wygrabię, pościnam i będzie zrobione. To już pewnie 100 razy dzisiaj mówiłem, ale jestem mega szczęśliwy, bo tu jest bardzo dużo pracy. Idzie to strasznie powoli, ale robimy to dla siebie. No mega mnie to jara. Tu jestem obolały, ale szczęśliwy. Do roboty. Mniej nagrywania, więcej roboty. Mamy tutaj pod spodem, pod tym drzewem już kompost. Tak mi się wydaje, bo pachnie to
taką żyzną glebą. Tu są te liście, które przez 50 lat opadały i owoce, które tu padały. I widzę, że jest bardzo dużo drzownic, jakichś robaczków. Wszystko się tu po prostu rusza. Więc zagrabiłem te rzeczy i ja je rzucę do kompostu osobno z tymi wszystkimi padylami, które tam dziś ścinamy z innych drzew. Bo to wydaje mi się, możecie mi podpowiedzieć, jeżeli ktoś z Was się zna, czy takie liście z owocowego drzewa będą nadawać się jako, powiedzmy, nawóz, gdybyśmy ten jakiś czas, w niedługim okresie, rozpoczynali przygodę z sałatą, kapustą, marchewką i innymi warzywami, które można wysiać na działce. A, fuck! Ale wilgachny pająk. Wow! Uciekł. Czuję mi coś tutaj smyra. To po prostu taki gigantyczny pająk. Dobra, już mieliście okazję zobaczyć, jak wyglądam, jak się boję. O Jezus. Dobra, wracając do tego, do kompostu, to dajcie mi znać, czy takie liście, czy takie coś się nadaje na kompost. Czy to jeszcze musi gdzieś tam być schowane. Lata tutaj motyl, przyleciał motyl pojeść sobie nerzbrę. Przylatują tutaj motyle i zajadają się takimi lekko podgniłymi śliwkami. Cały czas. To jest życie. Pyszne to jest. Tak wygląda stosik już na szperkami. Myślę, że może jak będzie pogoda i będę miał czas w niedzielę, to jeszcze pozbieram te owoce stąd, bo trochę tutaj jest, można byłoby to zjeść, a jak nie, to pójdą na kompost. Szkoda mi trochę ich. Dużo, bardzo dużo jest owoców na tych gałęziach. Dobra, teraz się zajmuję tymi kopkami. Przegadałem sprawę z Kasią i ustaliliśmy, że robimy kompostownik za tą oliwką, pod miedzą, bo w cieniu będzie, z daleka od wana, ale nie tak daleko, że nie będzie nam się chciało do niego zanosić obierek i warzywek. Wziąłem kosiarkę, obkosiłem tutaj taką jedną oliwkę, zrobiłem dookoła takie przejście, tam jest nasz van, więc tutaj będzie kompostownik. Tutaj nam rosną korki i jeszcze zauważyłem, że tutaj jest wykopany taki rów, w którym podejrzewam, że spływa woda tam gdzieś z góry. Wiem, że kiedyś od tego sąsiada, jak tu kiedyś oglądaliśmy, coś leciało. Więc tutaj sobie spływa woda. Tu się ten rów kończy. Ale oficjalnie powinna tam spływać do dołu, gdzie jest ten rów meriolacyjny. I to potem do rzeki. Co wam chcę pokazać, to przygotowałem miejsce, gdzie będzie kompostownik, ale zobaczcie, bo uwolniłem też oliwkę, która była cała obrośnięta dziką różą, nie wiem, jakimś chwastem z kolcami. I zobaczcie, jaka ona jest ogromna. Ona jest strasznie starym drzewem. Taka jest szeroka jak, no nie wiem, z metr tu jest? Jest też strasznie zniszczone to drzewo. Nie wiem, jak to w ogóle żyje jeszcze. Ale chyba, istotnie też nie znam jeszcze, nie? Ale tak mi się wydaje, że oni zaszczepili po prostu na tej starej oliwce, zaszczepili młode, które owocują bardzo obficie. Jeżeli z każdego tego pączka będzie oliwka, to będziemy mieć po prostu mnóstwo oleju. No mnóstwo jest takich badyli, no na pewno się je obcina, ale raczej ja tego nie będę teraz robił, ale bardzo mnie zaciekawiło to stare, okropnie stare i grube drzewo, które sobie tutaj rośnie. A kapelusz mam jeszcze z Maroka. Kupiłem sobie sumienny kapelusz, bo już wiedziałem, że będzie mi potrzebny i się świetnie spisuje na to słoneczko tutaj portugalskie. Tu mamy też takie nowe oliwki, które sobie urosły obok. Tam jest jakaś nora. Wow. I to możliwe, że gdzieś można byłoby przesadzić w inne miejsce, żeby to nie rosło razem. Ale to nie dzisiaj. Teraz będę przewoził liście spod neszpery, te stare, zgnite. I tutaj sobie je rozsypię i to będzie taki zaczyn naszego kompostownika. Kupiłem sobie też taczki, w których robiłem beton dzisiaj. Teraz będą służyły jako wozidło do tego kompostu.
wspaniale, Kasia, po prostu najlepiej na świecie to grabiłaś. Jesteś stworzona do grabi. Pozdrawiamy bardzo serdecznie babcię Inezę. I babcię Marysię też, ale Kasi babcia... Mówię właśnie, że ja mam to we krwi, bo moja babcia Ineza całe życie zajmowała się roślinnością, kwiatami, warzywami. Pochodzi ze wsi, teraz do tej pory 91 lat i uprawia działeczkę, także mam to we krwi. Babcia... Wkrótce przyjadę na korki z działkowania. Babcia może być dumna z wnuczki. Super grabi, super. Super grabiarka. Dobra, tak wygląda efekt końcowy. Podcięte ładne drzewko, można tu wejść, można oprzeć grabie. No idealnie, to tak jakby były stworzone. Jeszcze widły oprzemy. Super, mamy schowek. O, to ciachnąć go od razu. Jak ci zaatakował, to go od razu ciachnij. Niesamowite rzeczy tu się dzieją. Patrzcie się na to. Pani z bloku ze Skawiny z widłami. Patrz, jakiego męża trafiłaś. Tu ci kupił widły. Rosną nam kopki. Kopka z siana, kopka nęszpry. Niedługo urośnie kubka kupki. No a to jest oliwka, którą Kasia wyczyściła. Tam jeszcze na górze zostały te badyle, ale tam się dobierzemy później. Teraz rozpoczynamy grubą akcję pod tytułem uwolnienie drzewa oliwnego z pasożytów, którego przez lata trawią. Wy tego może nie widzicie, ale tam gdzieś w środku jest kona tego drzewa oliwkowego. Musimy się do niego dokopać. Wszystko jest pokryte starymi, nieżywymi już patykami i takimi pnączami kującymi. Jest to nierówna walka, ale damy z tym radę sobie. Zobaczcie, jak to po prostu tutaj zarosło. To jest mój palec. Dwa palce, takie to jest po prostu grube, kolczaste. No i większość tych pnączy, które tu widzicie, to są po prostu pnącza tego dziadostwa, które naszą oliwkę zaatakowało już dawno temu. Strasznie tego jest dużo. I takie to jest wkurzające, bo kuje. Same ręce pokute. No ale tniemy sobie z Kasią sekatorkiem. O malutku to idzie, ale do przodu. Pokażę wam, jak to będzie wyglądać po. Już nie będę wam pokazywał całego procesu, ale zaraz zobaczycie efekt końcowy. Także teraz zamykam. Następny dzień, robota skończona. Jeszcze dzisiaj pół dnia zajęło nam z Kasią, żeby dociąć wszystko tam na górze i tak dalej. I, że tak powiem, ogołociliśmy to biedne drzewo. Wydawało nam się, że ono jest bardzo biedne, bo ono jest zarośnięte tym bluszczem, nie wiem, dziką różą, nie wiem co to jest. Ale nie przypuszczaliśmy, że tego jest tak bardzo dużo i że to jest takie grube po prostu konary. W tym miejscu to rosło, tu musieliśmy obciąć jedno drzewo, jedną taką łodygę naszego drzewa. Była cała zarośnięta. No i tu wszędzie po prostu to rosło. No wydaje mi się, że trzeba będzie to wykopać, bo to po prostu się reaktywuje. No ale nasza oliwka wygląda tak. Tu jest taki gruby korzeń, z którego wyrasta bardzo dużo łodyżek, ale są bardzo wysokie. Wydaje mi się, że i tak będzie trzeba je uciąć, ale tym się zajmiemy w przyszłości, jak poznamy jakiegoś pana, który się zna na oliwkach i który przyjdzie nam tutaj pomóc i podpowie, jak to robić. A teraz wam pokażę tę zakupkę, na którą składaliśmy pocięte te chwasty. Od razu dodam, że to nie jest jedyna kupka. To jest kupka numer 1, to jest kupka numer 2. Tamto nie, to jest siano, które zebraliśmy z pola. To wszystko to i tamta sterta, to wszystko jest z tego drzewa. No a tak wygląda nasze drzewko teraz. Biedne, opitulone. Właśnie byliśmy z Kasią na naszym pierwszym spacerku po okolicy, bo przez ostatnie dni cały czas tutaj kosiliśmy, przycinaliśmy i ogarnialiśmy naszą strefę chillu i poznaliśmy kilku panów, którzy mieszkają właśnie tutaj w tej wiosce. Kasia po swoim
Ona się uczy portugalskiego. Ona pięknie po portugalsku z tymi panami rozmawiała. Ja umiałem tylko powiedzieć, że jesteśmy Polakami i jest mi bardzo miło. Więc się tylko uśmiechałem i mówiłem, że jesteśmy Polakami, jest mi bardzo miło, bo co chwilę jacyś inni panowie dołączali, bo zrobiła się takie, może nie zamieszanie, bo to nie było dużo osób, ale wzbudziliśmy zainteresowanie u tych ludzi. I jeden pan mówił po angielsku i powiedział nam, kto, którym mieszka domu. Poznaliśmy też jednego takiego starszego pana, który powiedział, że się urodził w ogóle w naszym domu. Poznaliśmy jego syna i wnuka i oni się tu wszyscy znają i bardzo miło nas powitali, byli bardzo sympatyczni, bardzo się ucieszyli z tego powodu, że ktoś tutaj zdecydował się zamieszkać. I super, już mamy znajomych i mamy jednego pana, który po angielsku i on powiedział, że jakbyśmy tylko potrzebowali pomocy, to żebyśmy wiedzieli, które drzwi są jego i żebyśmy przyszli tam. I zaprosili nas jeszcze na festyn, który się odbędzie, to będą jakieś dni miasta. Pod koniec maja, początkiem czerwca jest 3-dniowa impreza w takim magazynie koło kościoła. I pan powiedział, że będzie alkohol, muzyka, cały czas będzie alkohol i muzyka i wszyscy o tym gadali, po prostu. Panowie starsi, średni wieku, wszyscy po prostu gadali o tym festynie. Pani żadnych nie było, ale pani chyba są w domu, a tam panowie się po prostu spotkali na placu pod kościołem. Kościół jest, natomiast jest nieczynny, to się dowiedzieliśmy, że tam są raz w miesiącu, w którąś tam sobotę miesiąca, drugą, a w trzecią sobotę są msze, bo jest jeden ksiądz na wilkrzyskie parafie, no i musi po prostu co tydzień w innym miejscu odprawia msze. Więc już mamy znajomych i cieszę się bardzo, ponieważ z dwóch z tych znajomych ma traktor i będziemy mogli korzystać z ich pomocy w przyszłości tutaj na tej ziemi. Cieszę się. Zachodzi słońce. Ja sobie robię jeszcze taki szybki obchód po działce, żeby popodziwiać pięknie przycięte drzewka. Ognisko to będziemy robić, tylko musimy się dowiedzieć, czy można, albo kiedy można. No pięknie po prostu, pięknie to wygląda. Na zakończenie dzisiejszego dnia chcę wam pokazać zachód słońca, który widać właśnie tutaj z dolnej części naszej działki. Z góry go też bardzo ładnie widać i wtedy tam są te górki, tam jakieś tam krzewy, ale to w przyszłości wam będę pokazywał. Teraz nacierzmy oko tym, co jest. Z wami się zobaczę za chwilę. To jeszcze nie jest koniec vloga, ale pomalutku się zbliżamy do końca. Jutro jeszcze chciałbym wam coś jednego powiedzieć, ale na dzisiaj to już tyle. I mamy kolejny dzień. Dzisiaj jest niedziela. Dzień wolny od pracy. Dzisiaj nie ma żadnego przycinania, koszenia i grabienia. Pospaliśmy dłużej i za chwileczkę jedziemy do restauracji. Najbliższej restauracji, która tutaj jest, takiej lokalnej, portugalskiej, na lokalny, tradycyjny obiad portugalski. Nie wiem, czy się uda to pokazać tym razem na kamerze, ale na pewno prędzej czy później wam zrobię odcinek o właśnie takiej tradycyjnej, portugalskiej, wiejskiej restauracji, do której jeżdżą wszyscy robotnicy. W ciągu tygodnia jeść obiad, a w niedzielę jeżdżą tam z żonami, żeby z żonami zjeść ten obiad. Zanim zakończymy, to jeszcze mam dla was kilka rzeczy ważnych do ogłoszenia. Przechodzę się po moim ściernisku i właśnie sobie śmieję się ostatnio do Kasi, że tu na razie jest ściernisko, ale będzie... Nie wiem co, czy będzie kamperowisko, czy będzie vanowisko, czy nie wiem co tutaj będzie, czy San Francisco. Ale ewidentnie mamy ściernisko, bo jak skosiłem tą trawę, to tu rosły po prostu takie duże, wilgachne chaszcze i one po prostu zostały kikuty takie. Normalnie jest jak na ściernisku. Są takie wysokie pręty, twarde, ciężko się jak po nich chodzi. Jest to już wysuszone, bo trawa w ogóle nie odrasta. To jest wszystko żółte i to żółte już będzie do września, do października, listopada, aż zaczną się fale opadów deszczu. Nie koszę na razie jeszcze tamtej reszty. Nieprzyjemnie po prostu by to było, jakbyśmy tak siedzieli na takim ściernisku. Jest jak jest. Zostało bardzo dużo tej trawy jeszcze do skoszenia, ale mamy tylko wykoszone ścieżki i tyle nam na tą chwilę wystarczy. To też jest pierwszy tydzień naszej pracy. Wy to co prawda oglądacie tydzień później. Wyglądałoby, że cały tydzień tu pracujemy, ale to wszystko, co się teraz wydarzyło, to się wydarzyło w jeden tydzień, bo nas już tutaj nie ma. A będzie widać, ale tam jest taki piękny motyl. O, poleciał. Tu leci. Moi drodzy, spod śliwki to jest śliwka. Chciałbym wam powiedzieć, że w przyszłym tygodniu na naszym kanale zamiast vloga
z działki, w którym będę pokazywał koszenie, pielęgnowanie drzew i tego typu sprawy, będzie wywiad z Pauliną. Pauliną prawniczką, która mieszka w Portugalii, specjalizuje się w prawie portugalskim i co więcej zarządza nieruchomościami w Algarve. Więc Paulina ma bardzo dużą wiedzę, jeżeli chodzi o zakup działki, kupno działki, sprawdzanie domów i prawo, jakie tutaj panuje, więc kilka tygodni temu spotkaliśmy się z Pauliną w miłych okolicznościach na plaży i przeprowadziliśmy taki krótki wywiad z nią. Zadaliśmy jej najczęściej zadawane przez was pytania, więc jeżeli ktoś z was myśli o tym, żeby w Portugalii kupić sobie jakieś mieszkanie, dom, działkę, coś w tym stylu, to warto, żeby przyszedł na nasz kanał w przyszłą sobotę. A jeżeli ktoś chce po prostu dowiedzieć, jak to tutaj wygląda z ciekawości, to też zapraszamy. Ja trzymam w ręce teraz zboże, bo ostatnio rozmawiałem z moją mamą i moja mama się zapytała, jakie to zboże tam rośnie, bo na Instagramie powiedziałem ostatnio, że rośnie u nas zboże. No i mam takie zboże, według mnie to jest owies, ale nie jestem pewien, czy to jest owies. No ma takie źdźbła jak owies, natomiast jest wysoki na 2 metry. A jeżeli ja dobrze pamiętam, to owies był niskim zbożem, tak z metr, może nawet mniej, a ten ma 2. Więc nie jestem pewien, czy to jest owies, ale podejrzewam, że ktoś z was wie i bardzo bym prosił o to, żebyście napisali, bo wtedy będę mógł mojej mamie powiedzieć, co za zboże mamy na naszej łące. A za 2 tygodnie na naszym kanale pojawi się relacja z targów małych domów, które odbyły się w Warszawie. Specjalnie z Kasią polecieliśmy na te targi po to, żeby nagrać relacje dla was, to raz, a dwa, żeby zasięgnąć informacji, podpatrzeć, jakie są rozwiązania, jakie są możliwości, bo tam się pojawi bardzo dużo firm, które się specjalizują w budowie domów modułowych, systemowych, konstrukcji metalowych, stalowych i małych tajnych house'ów, domów na przyczepie i tego typu sprawach. Więc pomyśleliśmy, że po prostu fajnie byłoby tam być, zobaczyć i zaczerpnąć u źródła wiedzy. I z tych właśnie targów za 2 tygodnie będzie relacja, a koszenie, pielęgnowanie działki, palenie ognisk wróci za 3 tygodnie, czyli 18 maja będzie znowu akcja z działek. Ale zapraszam was bardzo serdecznie do tego, żebyście oglądali i w przyszłym tygodniu wywiad z Pauliną i za 2 tygodnie relacje z małych targów, małych domków. Jeżeli tego jeszcze nie robicie, to przyciśnijcie przycisk subskrybuj, żeby być na bieżąco i żeby właśnie tych filmów nie ominąć i tych, które będą się pojawiać w przyszłości. I tak już całkowicie na sam koniec dzisiejszego vloga chciałbym się z wami podzielić taką informacją, może nie informacją, taką refleksją, że jestem bardzo szczęśliwy. Jestem mega szczęśliwy, bardzo, 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 bardzo szczęśliwy, że kupiliśmy tą działkę, że mamy tutaj tak dużo pracy, że mam odciski, mam kolce powbijane do dłoni, że to wszystko jest takie piękne i te kwiaty, i ta trawa, i te zioła, i te ptaszki, motylki, i to wszystko, co tutaj żyje, to sprawia, że chce mi się po prostu żyć, że chce mi się rano wstawać, o 8 rano budzi dzwonek i Łukasz już po prostu czasami nawet przed śniadaniem jestem już w robocie, już koszę, już coś tam działam, przygotowuję, grabię. Bardzo mi to sprawia dużą frajdę. Ja wiem, że dużo osób pisało, żebyśmy wzięli rolnika z ciągnikiem, który przyjedzie z mulczerem, wykosi nam to wszystko. Ja wiem, że są takie opcje i nawet mamy znajomych już rolników, którzy mają tutaj traktory. Natomiast my jeszcze nie chcemy tutaj sprzętu i obcych ludzi. Na razie chcemy pomalutku zobaczyć, co my tu w ogóle mamy, bo teren jest rozległy, drzew jest dużo, przeróżnych roślinek jest tutaj dużo. Chcemy pomalutku partiami poznawać tą działkę i jak już poznamy tą działkę, to w przyszłości oczywiście, że zaprzęgniemy traktory, przecież ja tego nie będę wszystkiego przekopywał, tu trzeba po prostu wykosić, przeorać, wybronować, wygrabić te kamienie, tu wszystko trzeba no, zrobić, żeby to było takie tip-top, ale na to jest czas. Ja nie zamierzam tego wszystkiego skończyć w tym roku. Myślę, że w tym roku to naprawdę niewiele tutaj powstanie. Teraz najważniejsze dla nas jest to, żeby, uciekam znowu do cienia, zrobić sobie bazę, żebyśmy mieli miejsce podłączyć wodę, wyczyścić studnie, podłączyć prąd albo załatwić jakieś solary, kontener taki na magazyn skołować, wykosić tam koło nas i taką no, miejsce, gdzie będziemy żyć i będziemy mogli odpoczywać, będziemy mogli gotować, sprzątać i tak dalej. Kanalizację musimy podłączyć, albo szambo wykopać, żeby też nie lać tej wody pod siebie, żeby Kasia mogła sobie pralkę zamontować. Więc na początku, pomalutku, wszystko po kolei. Nie chce się po prostu tutaj wystukać z pieniędzy i
ściągnąć tu mnóstwo ludzi. Nie potrzebujemy tutaj nikogo na razie. Chcemy sobie to pomalutku, sami sobie po prostu dłubać. Po prostu tyle, no. To tyle wam powiem. Ja wiem, że jest taka opcja i dziękuję bardzo serdecznie wszystkim, którzy piszą. I piszcie nadal, bo dużo się dowiedziałem. Na przykład mulcher, nie wiedziałem jeszcze w przeszłym tygodniu, co to jest mulcher, a już wiem, że to jest taka kosiarka, którą się podłącza do traktora. Więc jest bardzo dużo terminów, które poznaję dzięki temu, że wy mi piszecie i mi radzicie. I jestem bardzo za to wdzięczny. Więc piszcie, jeżeli ktoś z was ma jakąś wiedzę i chciałby się podzielić z tą wiedzą, to tam pod spodem jest taka przestrzeń na komentarze. Też niektórzy wysyłają maile, za to też dziękuję. Natomiast na maile, moi drodzy, ja teraz nie będę odpisywał zbyt często, bo teraz to ja mam w głowie tylko koszenie. Koszenie, grabienie, przycinanie, planowanie, kwiaty, ptaszki i kosiarka. Kończę. Życzę wam miłego tygodnia, miłej niedzieli, miłego weekendu. Bawcie się dobrze, realizujcie swoje marzenia, podróżujcie i bądźcie szczęśliwi, bądźcie zdrowi. Życie jest piękne. Jeszcze wam tylko pokażę róże, które rosną przed naszym domem. Róże przeżyły, pomimo tego, że tutaj chwasty... O, jest ten motyl, przeciął. Patrz. Takie motyle tu normalnie cały czas piją z tych kielichów nektar kwiatowy. No, uspokój się, bo chcę pokazać cię na YouTubie. Trzymajcie się, do zobaczenia za tydzień z Pauliną, za 2 tygodnie z Warszawy, za 3 tygodnie tu z działki. Pa!